Artyzm i zamysł widoczny w przyrodzie to coś więcej niż chwilowa odskocznia od trosk codzienności. Szczyty gór, wodospady, grzmiące fale, stada ptaków w locie – to wszystko ma swój cel, który, zrozumiany i przyjęty, zmienia nasze życie. Każdy, kto zada sobie pytanie jak lub dlaczego, wyczyta z tych cudów ponadczasowe przesłanie, które porusza serca i kieruje wzrok poza świat przyrody. Apostoł Paweł ukazał tę uniwersalną prawdę w swoim liście do kościoła w Rzymie. Od stworzenia świata niewidzialne przymioty Boga, Jego wiekuista moc i boska natura są wyraźnie widoczne i mogą być poznane umysłem dzięki Jego dziełom. Oszałamiające przejawy niewidzialnych przymiotów Boga widoczne są w całym stworzeniu. Są częścią tego, co nazywa się ogólnym objawieniem Bożym, które, przekraczając wszelkie bariery językowe, kulturowe i czasowe, dociera do każdego zakątka stworzonego świata. Oto kilka przykładów. Wielkość i struktura wszechświata świadczą o niepojętej mocy i chwale Bożej. Precyzyjne odchylenie osi Ziemi, tempo obrotu i idealna odległość od Słońca świadczą o Bożej mądrości i dalekowzroczności. Zdumiewająca różnorodność szacowanych na 8 milionów gatunków roślin i zwierząt zamieszkujących naszą planetę jest wyrazem Bożego zamysłu artystycznego. Dzięki przewidywalnym ruchom pływów, zmianom pór roku i niezwykłej wydajności obiegu wody w przyrodzie, odczuwamy wierność Boga i Jego troskę o życie na Ziemi. Bóg dał nam świat, który składa o nim niezawodne świadectwo. Im więcej się dowiadujemy, tym silniejszy i piękniejszy jest dobiegający do nas z przyrody głos tego świadectwa. Wspaniale jest rozmyślać o Bogu, który stworzył nas, istoty ludzkie, na swój obraz i umieścił nas na tej planecie, byśmy odkrywali te rzeczy, zachwycali się nimi, poznawali je i przez nie poznawali Jego. Pomyśl, co to tak naprawdę znaczy. Skoro Bóg stworzył wszystko we wszechświecie, to jest związany z każdą cząsteczką wody, z każdym fragmentem koralowca i poruszającym się stworzeniem. Dlatego nic nie jest przypadkowe ani bezsensowne. Podróżując przez życie, tak naprawdę przemieszczamy się po galerii wypełnionej arcydziełami, które mają swój cel. Każde z nich świadczy o istnieniu, potędze i miłości Stworzyciela. Oby te cuda otworzyły nasze oczy i serca na realność i obecność Boga.